Podczas rozszerzania zakresu życia społecznego nadal marginalizowana jest grupa ludzi wierzących, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Rządzący wciąż pozostają głusi na apel Konferencji Episkopatu Polski o zwiększenie limitu wiernych w kościele. Zamiast tego otwarte są galerie handlowe, w których jednocześnie przebywać może kilkaset osób. Gdy walka z koronawirusem w Polsce zaczęła się na dobre, rząd wprowadził drastyczne restrykcje. Mocno uderzyły one w Kościół katolicki. Pamiętamy, że przez kilka tygodni do kościoła mogło wejść tylko 5 osób, kiedy w autobusie mogło być zajęte co drugie miejsce. No to żartowaliśmy, że warto wynająć 50-osobowy autobus na mszę świętą, bo może w niej uczestniczyć 25 osób. Mówi ksiądz profesor Dariusz Oko, z czasem te wytyczne się zmieniły. Aktualnie do kościoła może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Obowiązują także inne restrykcje. Należy podkreślić, że zarówno osoby uczestniczące w nabożeństwie, jak również pełniące służbę liturgiczną są obowiązane zakrywać usta i nos. W tym zakresie wyłączenie dotyczy tylko duchownego sprawującego kult, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego innej osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania. To odpowiedź na pytanie redakcji informacyjnej telewizji Trwam skierowane do Ministerstwa Zdrowia. W praktyce oznacza to, że w kościele mąż nie może usiąść obok żony. To wydaje się absurdalne. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz mówi wprost. Podczas rozszerzania zakresu życia społecznego nadal marginalizowana jest grupa ludzi wierzących. Nadal ludzie wierzący nie mogą choćby w większym stopniu, nie w pełnym, ale w większym, realizować swoich potrzeb religijnych. A są to potrzeby natury niekomercyjnej, nieestetycznej, niekulturowej, ale natury najgłębiej egzystencjalnej. Dlatego Konferencja Episkopatu Polski wraz z przedstawicielami innych wyznań wystosowała list do rządzących z apelem o zwiększenie limitu wiernych. Jedną z możliwości jest rozróżnienie dopuszczalnej liczby osób ze względu na powierzchnię, podobnie jak w przypadku sklepów, na przykład w pomieszczeniach kultu religijnego o powierzchni do 100 metrów kwadratowych, jedna osoba na 6 metrów kwadratowych, a na większych powierzchniach jedna osoba na 9 metrów kwadratowych. Oczekujemy przy tym znoszeniu wszelkich ograniczeń po kolei, czy to w sklepach, w marketach, też tego sprawiedliwego kryterium w kościołach i zachęcamy do tego, żeby jednak ten temat przemyśleć. W kościołach ludzie jednak cały czas szukają tego pokoju, który tak bardzo dzisiaj ludziom jest potrzebny, nadziei, która tak przecież do wielu serc jest potrzebna. Dziś także my, jako wierni, powinniśmy pamiętać, że Kościół to dom Boży. Wracajcie też do kościołów. Już najwyższy czas. Pamiętajmy o spowiedzi. Jeżeli chcemy być z Chrystusem dobrymi uczniami, to trzeba żyć w łasce uświęcającej. Zapraszamy więc do spowiedzi. Bo czas izolacji to dla każdego z nas czas refleksji, rachunku sumienia. To dobry czas, by to sumienie oczyścić.